Dzień dobry Państwu. Moje nazwisko Beata Kańska. Jestem kierownikiem działu ogrodów Muzeum Łazienki Królewskie, a jednocześnie koordynatorem obchodów rocznicowych profesora Longina Majdeckiego. Jest mi niezmiernie miło, że w ten jesienny wieczór postanowili spędzić go Państwo z nami w pałacu, w przepięknych salach balowych, w Łazienkach Królewskich, właśnie z naszym pierwszym prelegentem, który rozpoczyna cykl wykładów Świat Ogrodów Longina Majdeckiego, który prowadzić będziemy aż do czerwca 2024 roku. Co miesiąc spotkamy się i będziemy opowiadać o wspaniałych ogrodach, a jednocześnie połączone to będzie z wyprawami ogrodowymi. Także proszę śledzić stronę Łazienek Królewskich. Jest to cykl spotkań i wykładów z wyprawami ogrodowymi, który przeniesie nas w klimat i tematykę historycznych ogrodów, którymi zafascynowany był Longin Majdecki. Poznamy realizacje istniejące i te zapomniane. Zagłębimy się w wyzwania, jakie niosą inspirujące współczesne rewaloryzacje ogrodów. Zachwycimy się życiem starych drzew, poznamy fascynujących ludzi, którzy idą śladem mistrzów polskiej architektury krajobrazu. Jednym z takich uczniów profesora Longina Majdeckiego jest właśnie nasz gość dzisiejszy, pan doktor Maciej Świątkowski, którego serdecznie witamy w Łazienkach Królewskich, który opowie nam o Gucinie, jednym z trzech przepięknych rezydencji, ogrodów założonych przez właściciela dóbr wilanowskich na początku XIX wieku dla jednego ze swoich wnucząt. Pan doktor jest architektem krajobrazu, planistą ogrodów, specjalistą Narodowego Instytutu Dziedzictwa, ale przede wszystkim uczniem profesora Longina Majdeckiego. Jeszcze raz serdecznie witam, a Państwu życzę miłego wieczoru. Dziękuję. Dziękuję przede wszystkim za zaproszenie na takie spotkanie, gdzie mogę przedstawić Państwu ogród, który praktycznie rzecz biorąc nie istnieje. Historia się z nim obeszła dosyć strasznie, to znaczy popadł w całkowite zapomnienie i praktycznie rzecz biorąc na dzień dzisiejszy przestał istnieć. Jego fragmenty istnieją dzisiaj tylko w obszarze Kościoła Świętej Katarzyny. Pozostała część ogrodu praktycznie zamiera, jest użytkowana w sposób powiedzmy niezgodny z jego przeznaczeniem. Jak dziś pamiętam, że tak mniej więcej na drugim roku studiów, może odsunę dalej, będzie lepiej. Tak na drugim roku studiów pamiętam, jak profesor Majdecki w ramach swoich wykładów dla nas prowadzonych wyprowadził nas na spacer studialny po Ursynowie. Po pałacu w Ursynowie, po parku w Ursynowie. I kiedy zaprowadził nas, postawił nas na wschodnim, północno-wschodnim skraju skarpy, powiedział, tutaj stała kiedyś altana widokowa, z której widać było Natolin i Wilanów, łąki wilanowskie. I potem obeszliśmy taras, przeszliśmy na drugą stronę parku i na drugim krańcu ogrodu pokazał nam miejsce i mówi, że w tym miejscu stała kiedyś druga altana, z której był widok na łąki wilanowskie i do Wilanowa, a tam za drzewami widać było kiedyś kościół świętej Katarzyny. Nas to wtedy zdziwiło, dlatego, bo myśmy praktycznie rzecz nie mieli, jak na studenci drugiego roku, niewiele mieliśmy pojęcia o sztuce ogrodowej. Potem spacerem żeśmy poszli do kościoła świętej Katarzyny i postawił nas na skarpie
gdzie stał kiedyś dwór w Gucinie i mówi, że tam był ogród i tu był ogród. I to było wtedy nasze duże zdziwienie, dlatego, bo tego ogrodu tam nie było, a to, co było na dole, to nie było ogrodem, to były dzikie chaszczory i jakiś zarośnięty staw na dole i to zupełnie nie mówiło nam o tym, że nie mówiło nam nic, że to jest ogród. I dopiero później, wiele, wiele lat później, kiedy już pracując zawodowo, zetknąłem się z księdzem prałatem Majem, proboszczem parafii świętej Katarzyny, kiedy przyszło mi robić dla niego różnego rodzaju opracowania projektowe dla samej parafii, miał wtedy on taką wizję swoją, że na podstawie różnych dokumentów, które ma w parafii, starał się będzie o odzyskanie Gucina jako terenu, który kiedyś należał, przepraszam, Gaju, terenu Gaju, który kiedyś należał do parafii, do kościoła. Te rzeczy, ta jego idea się nie spełniła, natomiast zaowocowała tym, że na potrzeby tych różnych jego działań robiłem różnego rodzaju opracowania historyczne, wyciągi z dokumentów, różnego rodzaju rzeczy, które mnie sprowadziły na drogę poszukiwań naukowych dotyczących historii Gucina, historii Gaju i tego, co się tam wydarzyło, jak to kiedyś wyglądało i, no, i co dalej z tego można dalej stworzyć. I potem już z księdzem Majem przestałem współpracować, natomiast został to hasło Gucin i Gaj. I moja praca naukowa, prywatna, własna praca naukowa, która doprowadziła do tego, że zgromadziłem bardzo dużo materiału historycznego, ikonografii, zacząłem własne studia analityczne i tak powoli, powoli, powoli doszedłem do tego, że praktycznie rzecz biorąc rozpracowałem całą historię ogrodu. A wszystko tak naprawdę zaczęło się w 1245 roku. W 1245 roku, kiedy książę mazowiecki czasami wylatują imiona, Konrad Mazowiecki w ramach Danii Rycerskiej przekazał dobra służewskie rycerzowi Gotardowi. Wcześniej te dobra należały do benedyktynów i do kanoników, ale Konrad Mazowiecki doprowadził do tego, że przeniósł benedyktynów ze Służewia do Bożencina, przeniósł kanoników w inne miejsce i uwolnione miejsce, uwolnione dobra ziemskie przejął na własność, natomiast przekazał je jako dań rycerzowi Gotardowi, którego osiedlił w tym miejscu. A to osiedlenie nie było przypadkowe, dlatego, bo Konrad Mazowiecki, rezydując w zamku w Czersku, tworzył wokół siebie, wokół swojej rezydencji, wokół zamku, sieć obronnych siedzib rycerskich, które stały na straży zamku królewskiego, zamku książęcego w Czersku. Służewscy siedzieli na Służewiu do 1667 roku, do momentu, kiedy kilkoma kontraktami zakupu Jan III Sobieski, król, postanowił zgromadzić grunta wokół budowanej przez siebie rezydencji królewskiej w Wilanowie i zakupił od służewskich większość gruntów, którymi dysponowali. Żeby było ciekawiej, zajął na własność Służew, natomiast służewscy pozostali we dworze w Służewie i nadal tu mieszkali. Byli gospodarzami tego miejsca. Sobieski
budował Wilanów, zajmował się Wilanowem, natomiast Służew był tylko folwarkiem służącym gospodarce majątku. Jedyna wielka rzecz, którą Sobieski popełnił w Służewie, to jest ujęcie źródeł wody pitnej dla Wilanowa. Te korytarze podziemne, które są pod Służewem, nazywane w wielu źródłach grobami masońskimi i podobnymi przydomkami, w rzeczywistości są po prostu wydrążonymi korytarzami w ziemi pod wzgórzem, w które czerpały wodę i sprowadzały ją do stawu, a następnie ze stawu służewskiego woda była kanałem sprowadzona do Wilanowa. Te źródła i ten korytarz pierwotny budował Augustyn Lotzi, jego nadworny budowniczy. Potem po śmierci Sobieskiego, na krótko własność zawisła w powietrzu, dlatego, bo trwały procesy spadkowe. I od spadkobierców Sobieskich Służew zakupiła Maria Zofia Sieniawska-Denchow, wojewodzina. Następnie po ślubie z Augustem Czartoryskim objęła całość dóbr i zagospodarowała się w Służewie. Koło kościoła postawiła sobie niewielki domek, tak naprawdę jeszcze nie wiadomo, jaki to był, znaczy nie wiadomo, nieznana jest jego funkcja, ale z moich dociekań wynika, że jest to po prostu letni domek, który postawiła sobie poza rezydencją w Wilanowie. Natomiast w krótkim czasie po objęciu Wilanowa niejako zmuszona została do tego, żeby cały Wilanów przekazać Augustowi Sasowi na rezydencję. Natomiast zachowała sobie prawo zamieszkania i prawo pobytu w domku w Służewie. Po Sieniawskiej był August Czartoryski, potem przez krótki czas, czego tutaj nie pokazuję na ekranie, tym miejscem władali Lubomirscy i po ślubie Aleksandry z Lubomirskich ze Stanisławem Kostką Potockim Wilanów wraz ze Służewem i całymi dobrami przeszedł do Potockich. Ale to też nie stało się od razu, dlatego, bo Stanisław Kostka-Potocki nie był przychylnie przyjęty na dworze Lubomirskich. I dopiero po wielu, wielu latach, kiedy dokonały się wszystkie transakcje finansowe, rodzinne, Stanisław Kostka-Potocki mógł zostać prawowitym właścicielem, jeżeli tak można powiedzieć, Wilanowa i Służewa. Stanisław Kostka-Potocki z Aleksandrą rezydował tam, znaczy Stanisław Kostka-Potocki do 1881 roku, Potoccy generalnie do 1892 roku. Potem transakcjami rodzinnymi dobra przeszły do Branickich. I praktycznie biorąc za czasów Branickich zaczyna się powolny upadek dóbr służewskich i majątku Gucińskiego. Branicy dotrwali do Wilanowie i w Służewiu do 1944 roku, gdzie wiadomo, co się stało i jak się stało i co było dalej. A jak było na początku? Trzy mapki pokazuję. Pierwsza górna mapa pokazana we fragmencie. Widać kościół służewski. Koło kościoła nie ma jeszcze domku wojewodzińskiego Marii Zofii Denchowowej. Ale za to po przeciwnej stronie Doliny Służewskiej, Doliny Potoku Służewskiego, na przeciwległym krańcu skarpy widać na czerwono pomalowany domek, który jest dworem służewskim. W tym miejscu stał dwór służewski służewskich, jeżeli tak można powiedzieć.
Kiedy w 1732 roku, znaczy kiedy przejęła wszystko Maria Zofia Dynchowowa, postawiła przy kościele domek letni i ten domek jest widoczny na mapie dóbr wilanowskich z 1732 roku. Natomiast w 1777 roku mapa Dejcza pokazuje już trzy budynki przy kościele, z czego dwa zapewne są budynkami kościelnymi. Trzeci budynek od strony północnej jest tym dworkiem służewskim, czy domkiem wojewodziny w Służewie. Kiedy Służew przeobjął Stanisław Kostka-Potocki, dobra jego w Służewie, oprócz folwarku, obejmowały w zasadzie tylko domek wojewodziny i fragment terenu wokół domku. To na tej planszy zaznaczone jest tutaj takim... jest wskaźnik, to mogę pokazać. To jest wskaźnik, przepraszam. Nie działa. Dobrze, więc pierwotnie dwór obejmował ten fragment terenu. Te fragmenty pozostałe terenu należały do kościoła, do parafii świętej Katarzyny. I Stanisław Kostka-Potocki, objąwszy dobra w Służewie, zamierzał tam postawić, znaczy zbudować sobie letnią rezydencję. A tutaj warto też powiedzieć rzecz taką, że małżonkowie Stanisław Kostka-Potocki i Aleksandra Potocka po ślubie obiecali sobie dwie rzeczy. Aleksander Potocki obiecał żonie, Stanisław Kostka-Potocki obiecał żonie, że zbuduje dla niej domek, dworek i założy ogród w Służewie, później nazwany Gucinem. Natomiast Aleksandra Potocka przyrzekła mężowi, że urządzi ogród przy dobrach wilanowskich w Morysinie. To były wzajemne obiecania i one się powoli urzeczywistniały. Aleksandra pracowała w Morysinie, Stanisław Kostka-Potocki pracował w Służewie. Uzyskał od parafii, znaczy może nie od parafii, od kurii, uzyskał zgodę na zakup gruntów położonych przy kościele, które leżały pomiędzy domkiem a kościołem. Taka wąska działka, która schodziła do samego brzegu stawu. Staw należał oczywiście do folwarku służewskiego i był we własności służewskich, a w tym momencie własnością Stanisława Kostki-Potockiego. Po kilku latach Stanisław Kostka-Potocki uzyskał od kurii zgodę na zakup tej działki, ale oczywiście pod warunkiem, że przeniesie w inne miejsce stojące na tym miejscu przytułek i szpitalik dla ubogich, co się dokonało, i że ze swoich gruntów własnych, dworskich, odda na potrzeby kościoła tak zwaną miedzę, która wzdłuż gruntów dworskich prowadziła do zakładanego później cmentarza poza granicami wsi. To też było kiedyś już za czasów Potockich pomyślane, że cmentarz grzebalny będzie nie tylko, czy będzie przeniesiony z obszaru kościoła dalej za obszar wsi. Stanisław Kostka-Potocki dokonał tej zamiany, przeniósł szpitalek w inne miejsce, rozliczył się z gruntami i przeprowadził inwentaryzację dworku służewskiego, domku w Służewie, który Państwo widzą na obrazku. I dalej snuł plany, jak to zrobić, co zrobić, żeby zbudować tutaj jakąś taką przyjazną rezydencję, odskocznię od pałaców w Wilanowie.
Powstały projekty przebudowy dworku, przebudowy domku Służewskiego na niewielki dworek, plany budowy niewielkiego folwarku gospodarczego ze stajnią, wozownią i domkiem administracyjnym i plany budowy domku dla gości. Dlatego, bo taka rezydencja podmiejska wymagała też miejsca, w którym będą mogli zamieszkać goście potockich, którzy przybędą do tego miejsca. Część z tego planu została zrealizowana, część nie. W 1818 roku Aleksander Majerski wymalował na zlecenie Napoleona, na zlecenie Stanisława Kostki-Potockiego akwarelę, na której pokazał ogród takim, jakim był w 1818 roku. I ten obraz Majerskiego długo mnie frapował, dlatego, bo są tutaj rzeczy, które niby wiemy z historii ogrodów, że były, tak jak profesor Majdecki mówił, ale tak naprawdę nie wiemy, jak ten ogród wyglądał. W związku z tym zabrałem się za myślenie o tym, jak to wszystko wyglądało. Wykreśliłem sobie plan według studiów i analiz i opisów z tamtego okresu, jak mógł wyglądać plan ogrodu w całości, a jednocześnie poszukiwanie, jak ten ogród mógł naprawdę wyglądać. No bo mamy ten obrazek Majerskiego, mamy jakieś tam plany budowy całości obiektu, natomiast ten obiekt Gucin, już nazwany Gucinem wtedy, nie ma żadnego planu. Dlatego, bo to była taka ad hoc zakładana rezydencja, tak jak wtedy robiono te rzeczy, że nie planowano, nie projektowano, nie rysowano, tylko po prostu urządzano sobie ogród takim, jakim chciano go mieć. I ponieważ nie ma żadnych planów tego ogrodu, ja musiałem się posłużyć tutaj planem dóbr wilanowskich z 1866 roku, dużo późniejszym, na którym jest pokazany plan dróg i odtworzyć sobie z rysunku Majerskiego, jak ten ogród mógł wtedy wyglądać i to jest ten planik, który tutaj pokazuję. Ale szukałem różnego rodzaju materiałów w archiwach dotyczących Gucina, dotyczących Gaju, Służewia i przy którejś bytności w Bibliotece Narodowej trafił mi taki obrazek do ręki. Aleksander Potocki, krajobraz z gotyckim kościołem. No dobra, jest taki obrazek, on niewiele mówi, ale nasuwa jakieś myśli, że coś to może gdzieś pasować. Jak zobaczyłem, że jest drugi obrazek malowany przez Annę Potocką, to zacząłem się zastanawiać, ki diabeł, skąd te dwa obrazki takie właśnie, które nic nie mówią. Tutaj też należy zaznaczyć jeszcze, znaczy nie zaznaczyć, powiedzieć taką rzecz, że Aleksander Potocki ożenił się z Anną Styszkiewiczów. Małżeństwo trwało dosyć krótko. Zamieszkali na krótko w dworku w Gucinie, dlatego, bo nie mieli gdzie mieszkać. Stanisław Kostka-Potocki udostępnił im dworek do zamieszkania. I oni tam mieszkając snuli sobie plany, jak ten ogród, jak to można wszystko poużądać i przekształcić zgodnie z modą obowiązującą. I w Bibliotece Narodowej znalazłem te dwa obrazki, ale moje poszukiwania tam są, moje poszukiwania weszły w takie duże albumy rysunków i szkiców. Szkicowniki Aleksandry Potockiej, szkicowniki Anny Potockiej, Aleksandra Potockiego, gdzie jest mnóstwo najprzeróżniejszych rysunków, które są, które trudno przyporządkować do jakichkolwiek obiektów. I między innymi trafił przed oczy taki obrazek nazwany przez Annę Potocką Ogrodzenie dla Gucina, które w tym momencie bardzo wyraźnie wskazuje, może nie miejsce, ale obiekt, dla którego ten rysunek został zrobiony i do czego był ten plan. No i co dalej? Zacząłem szukać, myśleć, co zrobić. W związku z tym porównałem sobie
Rzeczywisty obraz Gucina w widoku od dworku w kierunku kościoła i tenże obrazek Aleksandra Potockiego i sobie nałożyłem jeden na drugi. I się okazuje, że jest tutaj bardzo duża zbieżność i artefaktów przestrzennych, i ukształtowania terenu, bo i uskok skarpy, i położenie kościoła, i różne rzeczy, i drzewa. No, robi się coś z tego bardzo fajnego. Wydaje się, że to jest właśnie to. No to wziąłem sobie na warsztat drugi obrazek Anny Potockiej. I znowuż nałożyłem sobie na jedno, na drugie i się okazuje, że to do siebie pasuje. I tutaj też warto powiedzieć to, że jak cofnę się parę obrazków do tyłu, przy kościele, na obszarze cmentarza kościelnego stoi jakiś taki mały budyneczek, który jak zacząłem studiować, co to może być, to odczytałem, że jest to kostnica cmentarna. I teraz wracając do tego miejsca, jest to jakaś romantyczna wizja tego miejsca i tejże możliwości przebudowy tej kostnicy na pawilon ogrodowy i zbudowania z tego jakiejś formy rezydencjonalnej. Natomiast ten obrazek Anny Potockiej ze szkicownika, on wyraźnie wskazuje, że jest to element planowany czy widziany dla Gucina, bezpośrednio dla Gucina. Jak się nałoży jedno na drugie, to się okazuje, że też ukształtowanie terenu i poszczególne elementy przestrzenne pasują do siebie, czyli upewniło mnie to i stawiam tezę, że te trzy rzeczy, to znaczy te dwie rzeczy, te dwa obrazki, ale Anny Potockiej i Aleksandra Potockiego, one są wizjami przekształcenia budowy ogrodu romantycznego w Gucinie. Planik teraz. Mają Państwo pokazany ten ogród przy dworku w Gucinie i informacja jest taka, że Stanisław Kostka-Potocki myśli o tym, jak to dalej przekształcać i budować ten ogród. Podjął starania bezpośrednio z proboszczem parafii Świętej Katarzyny, Kościoła Świętej Katarzyny o możliwość dzierżawy, już nie kupna, tylko dzierżawy gruntów położonych na skarpie, pod skarpą i na grobli przy stawie. Grobli, która prowadziła z folwarku kościelnego na położone po drugiej stronie stawu grunty kościelne. I Stanisław Kostka-Potocki po kilku latach uzyskał prawo dzierżawy tego terenu od księdza proboszcza. I to mu pozwoliło na to, że zaczął snuć plany dalszego rozwoju romantycznego ogrodu w Gucinie. Pojawia się w szkicowniku już Stanisława Kostki-Potockiego rysunek altany z informacją, że jest to altana na stawie, jedna z dwóch altan w Gucinie. Jednocześnie obraz obok pokazany fragment obrazu dużo późniejszego, pokazujący altanę na stawie. I znowuż myśl, a co to za altana, gdzie ona stała? Od profesora Majdeckiego znamy rysunki, gdzie on tą altanę sytuował na stawie. No i jak się ją naniosło na mapę, na plany, to się okazuje, że najprawdopodobniej istniało połączenie widokowe pomiędzy altaną na stawie w Gucinie, a altaną przy Pałacu w Rozkoszy w Ursynowie. Ale Stanisław Kostka-Potocki dalej snuł plany budowy romantycznego ustronia w Służewie, zwanego już Gucinem.
W szkicowniku Stanisława Kostki-Potockiego jest rysunek, projekt świątyni rzymskiej czy greckiej. I taki sam dokładnie rysunek odnajduje się w traktacie Cyprianiego, który pokazywał wzory klasycznych budowli, które należy budować w ogrodach. W szkicowniku Stanisława Kostki-Potockiego znajdują się jeszcze inne, różne szkice świątyni. Jedna w ruinie, druga cała. One wszystkie razem, jak się weźmie do, złoży do kupy, to sugerują położenie gdzieś na tle drzew, ale z przodu, z otwartą przestrzenią. Tyle, że w żadnych dokumentach nie ma informacji o istnieniu, rzeczywiście w istnieniu takiej świątyni w Gucinie. Nie ma do tego Gucin żadnych planów, bo Stanisław Kostka-Potocki nie tworzył żadnych planów swojej rezydencji. No i zachodzi pytanie, czy ta świątynia rzeczywiście istniała, a jeżeli istniała, to gdzie ona mogła stać? No i zacząłem szukać, zacząłem przeglądać różnego rodzaju plany i mapy. I jak Państwo widzą, na pierwszym planie tutaj, to jest mapa Richtera z 1826 roku. I w tym zaznaczonym kwadracikiem obszarze, jak Państwo się dobrze przyjrzą, widać coś, taki rogalik namalowany w narożniku. Kiedy się weźmie drugą mapę, już z 1859 roku, ta mapa znowuż pokazuje jakiś element niezidentyfikowany i nieopisany w tymże narożniku ogrodu. Natomiast na mapie dóbr wilanowskich z 1866 roku w tym narożniku, jak Państwo widzą, jest wyraźnie narysowany jakiś obiekt architektoniczny, niezidentyfikowany, nigdzie nieopisany, którego nigdzie nie ma w żadnych opisach Gucina. I zacząłem sobie analizować te rzeczy i uznałem, że to jest właśnie ta świątynia, którą Stanisław Kostka-Potocki postawił w ogrodzie, w tym właśnie miejscu, w narożniku działki nad stawem. I ta świątynia była doskonale widoczna z tarasu dworku, z altany na stawie i ze ścieżki okrążającej staw. Ale niestety w 1821 roku Stanisław Kostka-Potocki umarł i ustała umowa dzierżawy gruntów od kościoła. Skoro ustała umowa dzierżawy, proboszcz przejął te grunty z powrotem na własność do użytkowania, ponieważ grobla między stawami łączyła folwark kościelny z gruntami kościoła, świątynia stała na drodze, świątynia została rozebrana, przywrócona została droga na grobli, zanikł ogród na skarpie i tutaj, jakby mówiąc brutalnie, skończyła się część kompozycji Stanisława Kostki-Potockiego. Natomiast po śmierci Stanisława Kostki-Potockiego jego żona Aleksandra podjęła dzieło budowy ogrodu pamiątkowego, który miał być pamiątką i hołdem braci Stanisława Kostki-Potockiego i Ignacego Potockiego. Pierwszy element, który się pojawił w parku, to była tablica erekcyjna z bardzo dużym, bogatym tekstem, co to jest za ogród i czemu on będzie służył. Zbudowana została bramka do ogrodu z obeliskiem pamiątkowym, z inskrypcją i leżącym lewkiem przy furtce. Aleksandra postawiła pamiątkowy
sarkofag będący no, symbolicznym grobem Stanisława Kostki-Potockiego. I w ten sposób narodził się nowy ogród i nowa tradycja w tym momencie ogrodu pamiątkowego w Gucinie, nazwanego Gajem, gdzie najbliżsi Stanisławowi Kostce-Potockiemu i jego bratu, przyjaciele, fundowali pomniki, sadzili drzewa pamiątkowe, kładli kamienie pamiątkowe. I w ten sposób rozwijał się Gaj pamiątkowy pamięci braci Potockich. Był postawiony obelisk przez Mostowskich, który miał bardzo długą, bogatą sentencję pamiątkową. I z tym, że ten ogród trwał dosyć krótko, ale był stale uzupełniany przez nowymi elementami, bo się pojawił i kamień położony przez ogrodników ogrodu Wilanowskiego i ogrodników ogrodu botanicznego i przez różnych ludzi blisko związanych i nie tylko blisko związanych, ale ludzi szanujących Stanisława Kostkę-Potockiego i jego brata. Natomiast ciągle pozostawało niewiadome miejsce usytuowania sarkofagu. Przynajmniej ja jako student nie mogłem tego jeszcze wtedy rozgryźć. Nie do końca pomagały mi plany profesora Majdeckiego, ale kiedy znalazłem te zdjęcia w archiwum, na których widać doskonale miejsce usytuowania sarkofagu, no to stało się jasne tak naprawdę, gdzie on stał. I znów powtarzam rzecz, którą powiedziałem, to, że zarówno Gucin, pałac w Gucinie, ogród w Gucinie, jak i Gaj pamiątkowy nie miały swoich planów. Nie miały swojego odwzorowania w planie, jak wyglądały, jak był układ dróg, jak stały na nim usytuowane elementy. Jedynym najbliższym prawdzie, że może nie prawdzie, tylko najbliższym odtworzeniu tego miejsca była mapa dóbr Wilanowskich, na której bardzo wyraźnie pokazany jest układ dróg zarówno w Gucinie, jak i w Gaju i trochę kropek ponastawianych punktów na terenie Gaju, które symbolizują według mapy położenie chyba obiektów pamiątkowych w Gaju. Natomiast posługując się planami, tymi właśnie tymi mapkami, później opisami miejsca, opisami Skimborowicza, opisami samych zainteresowanych, jak stawiali te pomniki. Nigdzie tak naprawdę nie było precyzyjnie ustawienia tych wszystkich elementów w ogrodzie. Natomiast gdzieś zawsze symbolizowało położenie tych elementów, a jednocześnie była jakaś skromna, ale ikonografia, która pokazywała ich ułożenie w ogrodzie. I długo mi to zajęło czasu, ale za pomocą ikonografii, za pomocą opisów udało mi się, wydaje mi się dobrze, zlokalizować te wszystkie obiekty i je poustawiać jak klocki na terenie Gaju. I tak wyglądał ten ogród. Tutaj zresztą świadomie wrysowałem pozycję sarkofagu w zupełnie innym miejscu, niż on się rzeczywiście znajduje, dlatego, bo ja go wyrysowałem na zewnątrz przy potoku Służewskim, natomiast on znajduje się w miejscu wewnątrz tej pętli dróg, która jest w Gaju. Potem za czasów już
Czartoryskich zbudowana została, przepraszam, pomyliłem czas, w schyłkowym okresie własności Potockich, jeszcze kiedy Aleksandra Potocka współpracowała z architektem, wyleciał z głowy. On postawił przy wjeździe do ogrodu Gucińskiego, na wjeździe od strony drogi Wilanowskiej, strażnicę, która miała pilnować wjazdu do ogrodu. I obraz Wincentego Kasprzyckiego z 1834 roku, który pokazuje ogród Guciński i fragment gaju w pełnej krasie urządzenia. To jest obraz dosyć znany, ale z nim się wiążą dosyć ciekawe historie. Mianowicie, kiedy ja powziąłem pierwszą informację, pierwszą wiadomość o tym obrazie, to wiedziałem, że on znajduje się w Muzeum Narodowym w Warszawie, ale jednocześnie znajduje się w depozycie w Belwederze. Potem z Belwederu obraz wrócił do Muzeum Narodowego i w momencie, kiedy wrócił do Muzeum Narodowego, to w drugiej połowie 90. lat właściciele tego obrazu, przedwojenni właściciele obrazu złożyli prośbę do muzeum o zwrot obrazu, który do nich pierwotnie należał. I tą zgodę uzyskali. I obraz ze zbiorów Muzeum Narodowego powędrował do zbiorów prywatnych tych właścicieli. Ale jednocześnie w literaturze, jak się dobrze poszuka, to ten obraz funkcjonuje też w zbiorach Muzeum Czartoryskich w Krakowie. Zagadkowa historia, dlatego, bo tutaj wiem już na pewno, że ten obraz był, bo go widziałem, bo go znam i że on został oddany właścicielom, a tu mamy informację o takim samym obrazie sygnowanym Wincenty Kasprzycki. Jest w Muzeum Czartoryskim w Krakowie. Zacząłem drążyć temat. I w pierwszych informacjach, które dostałem od znajomych z Krakowa, to, że faktycznie taki obraz w Krakowie u Czartoryskich się znajduje w zbiorach. Mam nawet jego sygnaturę. I potem, po jakimś czasie, ja mówię, że chciałbym ten obraz zobaczyć, dlatego, bo mnie interesuje temat, bo to Kasprzycki, to Kasprzycki. Czy to są obrazy, te oba są sygnowane? Czy o co chodzi? No i dowiedziałem się, że tego obrazu nie ma w Krakowie. I jest tajemnicza sprawa, bo wiem, że on tam jest, mam jego sygnaturę, natomiast z muzeum mam informację, że tego obrazu nie ma. No i zachodzi pytanie cały czas teraz, czy to jest obraz Kasprzyckiego, który został wykonany przez autora w kopii i funkcjonowały dwa? Czy jest to obraz namalowany przez Seydlica, który był takim, jakby powiedzieć, fabrykantem kopii różnych obrazów do salonów warszawskich. Być może jest to kopia zrobiona przez Kasprzyckiego, a być może jest to bardzo dobra kopia zrobiona przez Seydlica dla jakiegoś właściciela salonu warszawskiego. A może w ogóle jest na odwrót, że ten obraz, który z Muzeum Narodowego został przekazany do prywatnych zbiorów, jest kopią Seydlica, a w Krakowie jest oryginał. I tego nie mogę dojść, dlatego, bo nie mam dojścia do
do tego drugiego obrazu. Dworek w Gucinie przetrwał wszystkie zawieruchy tamtych czasów i około 1930 roku wyglądał tak. A ogród w Gaju wyglądał tak jak na ilustracji na dole, gdzie widać, że jest sarkofag, leży ta tablica erekcyjna. W tle po lewej stronie widać obelisk i lewka, czyli te elementy wszystkie około 30 roku na terenie Gaju stały. Natomiast to był 30 roku. Mamy, przyszedł rok 39, przyszła druga wojna światowa i Gucin i Gaj jako ogrody praktycznie rzecz biorąc przestały istnieć. To znaczy przetrwał dworek, który Państwo widzą na zdjęciu i to jest zdjęcie mniej więcej z początku lat 60. chyba. Na terenie Gucina, jak Państwo widzą na zdjęciu lotniczym, praktycznie rzecz biorąc nie ma żadnych drzew, a teren jest przeorany, przekopany okopami strzeleckimi. Natomiast w Gaju widać jakieś poszczególne drzewa, pojedyncze drzewa i jak no, przy dużym powiększeniu widać sarkofag, że stoi. Natomiast po stronie Gucina, to jak na dole widać zdjęcie z końca lat 50., nie ma żadnych drzew. Tam zostało wszystko wycięte. I dopiero w 60., na początku 60. lat profesor Ciołek z zespołem studentów architektury przeprowadził inwentaryzację zachowanych elementów Gaju. Ten obraz, który Państwo widzieli na samym początku prezentacji, to jest obraz chyba pana Henryka Dąbrowskiego, rysunek Henryka Dąbrowskiego, właśnie z okresu inwentaryzacji Gaju przez studentów architektury. I profesor Majdecki, który przez wiele lat drążył temat Gucina i Gaju, robił studia i analizy tego obszaru, tego ogrodu. Swoje badania zawarł w rejestrze ogrodów polskich w czwartym zeszycie, ale trzeba tu powiedzieć, że te studia i analizy robione przez profesora Majdeckiego, one z dzisiejszego punktu widzenia wydają się bardzo skromne. I tutaj trzeba wziąć pod uwagę to, że w momencie, kiedy pan profesor Majdecki robił te studia i analizy dla Gucina, to nie miał dostępu do tych materiałów, które ja dzisiaj mam. Bo dopiero dzisiaj otworzyły się archiwa z kartografią, z ikonografią, z dokumentami pisanymi, czasami pergaminowymi, gdzie odkrywa się ta cała historia obiektu i można wtedy na podstawie tych dokumentów bardzo dokładnie śledzić losy ogrodu, jego kompozycję, jak został zakładany, jaka to była kompozycja, jakie w tym ogrodzie były elementy. Szkoda, że tych dokumentów profesor Majdecki nie mógł wtedy dociec, dlatego, bo myślę, że te studia i analizy dokonałby wtedy. Natomiast posuwając się znowuż krok do przodu i w czasie, i w analizach, najpierw dla proboszcza świętej Katarzyny, który snuł plany kształtowania przestrzeni wokół kościoła i plany odnowienia Gaju w Gucinie, przeprowadziłem inwentaryzację drzewostanu i inwentaryzację wszystkich elementów historycznych, które tam do dzisiaj są. Z tego wyłonił się obraz taki, że zachowanych jest trochę drzew, że na terenie Gucina, na terenie Gaju zachowanych jest trochę drzew, ale śladów pomników praktycznie rzecz biorąc nie ma.
na terenie Gucina praktycznie rzecz biorąc nie zachowało się nic oprócz skarpy, przecień skarpy w miejscu, kiedy były drogi, tego korytarza podziemnego, o którym mówiłem wcześniej, i jakichś poszczególnych elementów zagospodarowania terenu, które no, nawet trudno zidentyfikować jako części ogrodu historycznego. Niemniej to pozwoliło na określenie stopnia zachowania tego miejsca, zachowania elementów historycznych, dlatego bo zachowały się drzewa, zachowały się kościół, zachowało się jego historyczne ogrodzenie, zachowała się plebania, zachowała się cała skarpa w swoim historycznym rysunku, nawet z zarysami poszczególnych zejść ścieżkami, które tam były. I to w zasadzie tyle. Potem już w trakcie pracy dla księdza prałata Maja u świętej Katarzyny robiłem różne studia i analizy i między innymi powstała cała analiza odtworzenia małej sadzawki przy stawie i próba restytucji stawu. Z tym, że ponieważ staw to było marzenie księdza prałata, natomiast sam staw i gaj pozostawał i pozostaje we własności Urzędu Dzielnicy, znaczy gminy wtedy, dzisiaj dzielnicy Ursynów. Tutaj następowało to spięcie niemożności przeprowadzenia różnych planów i wizji, które były. Oczywiście, że dzielnica Ursynów miała swoje plany na restytucję stawu, miała swoje plany na restytucję czy próbę odtworzenia, czy uporządkowania bardziej gaju. Te plany nigdy nie zostały zrealizowane. Po części dzielnica Ursynów miała pieniądze i miała potencjał do tego, żeby tymi rzeczami się zająć, dlatego bo przeprowadzili wtedy bardzo duży taki zespół projektów i realizacji stawów Zgorzała i tutaj tych terenów na Służewcu. Natomiast do Gucina ze swoimi zamierzeniami nie doszli. Jednocześnie był plan wtedy, żeby odnowić i uczynnić podziemny kanał, który prowadził od potoku Służewskiego i zasilał staw Służewski. Ten kanał istnieje, ten kanał jest, ale jest nieczynny, a ówczesne władze Ursynowa, idąc ku restytucji stawu, miały taki pomysł, żeby taką rzecz zrobić. Na czerwono, na planie, na mapie oznaczony jest obszar Gucina i obszar kościoła świętej Katarzyny, który jest wpisany do rejestru zabytków. To jest obszar chroniony prawnie, podlegający określonym rygorom prawnym ochrony. Natomiast druga część historycznego ogrodu w Gucinie, czyli gaj, łącznie ze stawem, nie jest objęty żadną formą ochrony. To powoduje, że użytkownicy tego terenu robią tam, co chcą. Ja świadomie nie opowiadałem historii późniejszych, jak to się wszystko kształtowało. Może warto wspomnieć o tym, że staw w Gucinie i potem ten fragment terenu na terenie gaju użytkowany był przez Ksarowego Branickiego jako hodowla ryb. Staw rybny i rakarnia, hodowla raków. Później ten teren został przejęty przez, już w okresie powojennym, przez centralę rybną, która tutaj dalej prowadziła gospodarkę rybną, a dzisiaj to już lepiej nie mówić, co tam się dzieje, bo to jest już kompletna degradacja terenu. Tam jest i baza transportowa. Właścicielem jest spółka Aquamex. Aquamex się nazywa. To jest
Taka firma, która zajmuje się wszystkim i niczym, ale generalnie zarabianiem pieniędzy, nie wiadomo na czym. Ale to tak na marginesie. Natomiast teren, który nie podlega ochronie, ulega stałej degradacji. Konserwator zabytków stołeczny najpierw, a dzisiaj wojewódzki konserwator zabytków, kilkukrotnie podejmowali dzieło, czy może raczej próbę wpisania tego terenu do rejestru zabytków, żeby złączyć całość historycznej kompozycji. Nie udało to się 15 lat temu. Teraz podjęta jest kolejna próba wpisania do rejestru zabytków tego obszaru. Opracowana jest cała dokumentacja do wpisu i czekamy w tej chwili na to, co się u konserwatora zabytków w tej dziedzinie wydarzy. Ale wracam do tej mapki. Na czerwono grubą linią jest oznaczony teren, który jest wpisany do rejestru zabytków. Cienką czerwoną linią jest propozycja obszaru, który powinien być wpisany do rejestru zabytków. I zieloną linią jest oznaczony obszar, który jest kompozycyjnie w jakiś sposób związany i warunkuje o istnieniu Gucina i Kościoła Świętej Katarzyny, tworząc jego strefę widokową. I ten teren jest określony jako potencjalnie przyszła otulina zabytku, otoczenie zabytku. Jakie będą losy kolejnych działań konserwatora w tej dziedzinie? Zobaczymy. Niemniej dla księdza proboszcza Maja, dla księdza prałata Maja u świętej Katarzyny, tworzyłem plany, jak ten ogród w Gucinie, jak ten ogród kościelny i jak gaj można połączyć ze sobą i jak wykorzystać potencjał tego miejsca, żeby przywrócić walor zabytkowy i przywrócić wartość miejsca. Próba jest odtworzenia w rysunku ogrodu wokół dworku w Gucinie, ogrodu w Gucinie, ogrodu na skarpie i wokół stawu, przywrócenia świątyni, przywrócenia altany na stawie i w zasadzie przywrócenia restytucji całego ogrodu pamiątkowego w gaju. To oczywiście wiązałoby się z koniecznością przeniesienia do gaju w przyszłości dwóch elementów zachowanych, to jest sarkofagu potockiego i obelisku, które, jak się mówi, dla zabezpieczenia zostały z gaju wyjęte i umieszczone w ogrodzie w Wilanowie. One tam sobie dzisiaj stoją. One sobie stoją, powiem, całkiem dobrze, bo one komponują się w ogrodzie w Wilanowie. Natomiast są to elementy historyczne, zabytkowe ogrodu w Gucinie i to elementami pamiątkowego gaju. I w momencie, kiedy nastąpiłoby szczęśliwe przywrócenie kompozycji gaju, te elementy powinny do gaju powrócić. I też dygresja na marginesie. Kiedy ten plan zobaczył ówczesny burmistrz Ursynowa, pan Guział, to on sobie bardzo wziął ten plan do serca i chciał go zrealizować. I z tego wyszły różne śmieszne faux pas, dlatego, bo przypisano mi w prasie słowa, których w zasadzie nie wypowiedziałem, to, że ogród w Gucinie, ten restaurowany ogród w Gucinie mógłby pomieścić pomnik smoleński. Co mnie wprawiło w osłupienie, dlatego, bo to, no, oczywiście, że jest to ogród pamiątkowy, że jest to ogród pamięci różnych wydarzeń i osób. Ja panu burmistrzowi powiedziałem, no panie burmistrzu, no
jeżeli byłby to ogród pamiątkowy, to i takie upamiętnienie również w tym ogrodzie może się znaleźć, ale nie w tej części historycznej. I to była w zasadzie cała historia mojego Gucina. Całe te studia i analizy zebrałem w postaci publikacji. I z tą publikacją zacząłem wędrować, szukać wydawcy, który by to chciał wydać. PWN powiedział, że w zasadzie oni takich rzeczy nie wydają. No to poszedłem do Wilanowa. No wydawało mi się, że miejsce godne. To dostałem pismo, że nie są zainteresowani publikacją. W związku z tym tą książkę wydałem sam. Sumptem własnym w kilkudziesięciu egzemplarzach, ale mam zarejestrowaną publikację w Bibliotece Narodowej. Dziękuję. Szanowni Państwo, jakieś pytania do prelegenta? Bardzo ciekawy wykład, pełen mało znanych faktów, przynajmniej dla mnie. Bardzo się cieszę, że mogłam wysłuchać i myślę, że Państwo również. Panie doktorze, bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, chciałam tylko jeszcze wspomnieć taką dygresję odnośnie profesora Longina Majdeckiego, że profesor urodził się właśnie w Służewie, niedaleko kościoła świętej Katarzyny i spoczywa też niedaleko świętej Katarzyny, niedaleko właśnie ogrodu Gucin. Po drugiej stronie Dolinki Służewskiej jest park Dolinka Służewska projektowany przez profesora Longina Majdeckiego, także warto i zachęcam do zwiedzania tych okolic. Jeszcze raz dziękuję panu doktorowi za bardzo ciekawy wykład i tylko chcę powiedzieć, że niezwykłą widać w tej prelekcji fascynację historią sztuki ogrodowej i taką niezwykłą dociekliwość, która charakteryzuje, myślę, każdego naukowca. Także mówiłam, że jest pan uczniem profesora, ale myślę, że jest pan mistrzem też w tym, co pan robi. Także bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że miło spędzili państwo czas.